Sebastian Michałowski, numer startowy 22. Przyjechałem z Książeni, miejscowość pod Warszawą. Jedziemy w barwach Generali Gravel Race. Rozumiem, że to nie jest twój debiut ultra. Nie jest to debiut ultra. Jest to drugie ultra mazowieckie. A tak naprawdę trzecie. Także w tym roku startowałem jeszcze w kondycjach Gravel Race. No, czyli mamy tutaj dość doświadczonego ultrasa w obiektywie. Dziękuję ci za to dobre słowo. Doświadczenia się sporo brakuje, ale no, ultra dają to doświadczenie. No właśnie. Każdy przejazd wnosi coś, co można wynieść do następnego. No właśnie, ja was tu wypytuję, jak ktoś któryś raz jedzie, co poprawiłeś od poprzednich startów? Wiesz co? Co poprawiłem? Technikę jazdy, czyli równe tempo. Po drugie, mniejsze pakunki i tak teraz okazuje się, że te pakunki są za duże. Jeszcze za duże. Tak, no inne opony, ale w końcu mamy piachy. To jest coś, co charakteryzuje Mazowsze i ostatnie ultra. Ale to chyba jest dużo mniej piaszczyste. Zdecydowanie mniej. Te piachy rozciągają się na krótkich odcinkach, co jest bardzo fajne. Więc w tym roku tracę sztos. Tak mogę określić jednym słowem. Rozumiem, że za pogodą z zeszłego roku też nie tętnisz jakoś specjalnie. Nie. W tym roku pogoda dopisała i to bardzo. Szczególnie w pierwszy dzień, gdzie słońca nie było. Ale dzisiaj też jest fajnie. Dzisiaj jest idealnie. Ale na ciężkim, na otwartym, no jest trudno jechać, bo to jednak przygrzewa trochę. Słonko tak, wyciąga energię. Mniej rzeczy. To jest nauka, którą wyciągnąłeś. I równiej jechać, tak? Tak. I głowa. Głowa. Bo tutaj tak naprawdę głowa jedzie, a nie ciało. Ale to co, przeprowadziłeś jakiś trening mentalny? Można byłoby tak powiedzieć. Natomiast trening fizyczny również. Czyli poszedłeś śladami Igi Świątek, tak? Trening mentalny. No to wiele osób o tej głowie wspomina, to prawda. A sprzętowo powiedz, właśnie jak widzę, że masz lemontkę, rogi, lemontka, to możesz, chyba chwytów masz ze 100 pewnie na kierownicy. No o to chodzi, żeby zmieniać pozycję w trakcie jazdy, a lemontka daje taką możliwość zmiany. Aha. Więc lemontka zrobiła robotę w tym ultra. Co prawda nie udało się osiągnąć zakładanego celu przejechania całego ultra w czasie 33 godzin, ale... 33, tak? Takie było założenie? Startowałem o 6, czyli tak naprawdę mamy 36 godzinę. Okay. Ale nocowałeś? Spałeś? Tak, nocowaliśmy z Kubą w super miejscu w Płocku. Aha. Pokoje gościnne. Super dlatego, że lokalizacja była tuż przy szlaku mazowieckiego Grabowa. Aha, czyli nie trzeba było gdzie jeździć. Okej, okay. Jak oceniasz tutaj pod kątem aprowizacji, sklepy, te sprawy? No jest idealnie. Idealnie.
W sensie są dostępne sklepy, stacje benzynowe, amerykańskie restauracje. Co byś powiedział ludziom? No w zeszłym roku, pamiętasz jeszcze pewnie przed pierwszym ultra, zastanawiałeś się jechać, nie jechać. Jak byś się teraz wypowiedział do tych, którzy gdzieś tam siedzą, wahają się? Warto, nie warto, o co zadbać? No, mogę powiedzieć tak, nie ma na co czekać. Trzeba spróbować, bo tak naprawdę ultra to jest jazda samym ze sobą i walka samym ze sobą, ze swoimi słabościami. Życie po ultra, przynajmniej pierwszym, zupełnie inaczej wygląda. Wygląda lepiej, korzystniej, pełniej. Okay. Nabiera się pokory i nie tylko. Więc nie ma na co czekać. Tu i teraz startować. Na Karpatii takie zdanie padło, ktoś powiedział, że jak ukończyłeś Karpatię, to znaczy, że możesz wszystko. Podpisałbyś się jakoś pod tym, że jak ukończyłeś ultra, to znaczy, że możesz wszystko? Tak, tym bardziej poprzednią edycję Mazowieckiego Ultra, jazda w deszczu, w błocie, ze średnią prędkością 5 km na godzinę, przy pełnej ulewie, no zmienia człowieka. Aha. Zbiera się więcej pokory. Ale chyba też wiary we własne siły, nie? Wiary w siebie, tak. A w ogóle fajnie w dwie osoby jechać? To jest, myślisz, że to ma sens? Ma to sens, bo gdy chociażby jeśli jedna osoba potrzebuje wsparcia, to ta druga jest. I ten rozkład sił inaczej się wkłada. Aha. Więc jak najbardziej dwie osoby, trzy osoby, to jest optymalny wariant. Dziękuję ci bardzo. Anio, mapki. Daj od razu mapkę. Ja dam. Dziękuję. Nie ten, jeszcze puchary wręczę. Fajnie. Jeszcze raz trzymaj się. Powodzenia. Trzymaj się. Pewnie.